Od premiery materiału dotyczącego tytułów odcinków posypało się całkiem sporo ważnych informacji o serialu. Czas więc przyjrzeć się im bliżej. Ja jestem Arkin i w tym odcinku omówię jeden z newsów, a mianowicie zdjęcia przedstawiające sceny z serialu wraz z przypisaniem do odcinka. Zapraszam. W związku z paroma ostatnimi uwagami, testuję w tym odcinku nieco inne ustawienia audio i byłbym wdzięczny, zwłaszcza stałym bywalcom, za opinię w komentarzu. Standardowy spoiler alert, jeśli chodzi o treść książek cyklu Wiedźmińskiego i potencjalnie fabuły serialu, i lecimy z materiałem. Mogłoby się wydawać, że same zdjęcia to nic wielkiego, ale jak już mówiłem, w tym wypadku występuje jeden ważny element. Każda grafika posiada numer odcinka, z jakiego pochodzi, oraz datę wykonania. Nie muszę chyba dodawać, że daje nam to mnóstwo informacji. Przyjrzymy sobie te zdjęcia po kolei, a więc najpierw te z odcinka pierwszego, potem drugiego i tak dalej, i tak dalej. Tak więc odcinek pierwszy zaczniemy od wszystkich zdjęć związanych z wątkiem Geralta. Pierwsze zdjęcie przedstawia Geralta i Płotkę. Jak wiemy, storyline Wiedźmina w tym odcinku obraca się wokół fabuły opowiadania Mniejsze Zło. Najprawdopodobniej jest więc to Geralt zmierzający do Blaviken jeszcze przed walką z Kikimorą. Kolejna fotografia zapewne wspomnianej Kikimory potwierdza moje przewidywania jeszcze z pierwszych odcinków, że owy potwór widoczny na końcu zarówno teasera, jak i trailera jest właśnie Kikimorą związaną z opowiadaniem Mniejsze Zło. Nie wiem jak na was, ale na mnie wykonanie potwora robi wrażenie. W tym ujęciu scenografia wydaje się być trochę za bardzo bajkowa jak na mój gust, ale nie doznałem takiego wrażenia w trailerze, więc może tylko pod tym kątem tak to wygląda. Kolejne zdjęcie prezentujące Geralta, tym razem przybywającego już do Blaviken. Co do samej fotografii, to po pierwsze bardzo podoba mi się strój podróżny Geralta, który idealnie odpowiada opisowi z opowiadania Wiedźmin. Jeśli chodzi o resztę kostiumów i scenografię, to również nie mam się do czego przyczepić, wszystko wygląda klimatycznie, lekko mrocznie i autentycznie. Dodatkowo, jeśli dokładnie przyjrzymy się, to za Płotką widać jeszcze jedno zwierzę, najprawdopodobniej osiołka, niosącego zwłoki Kikimory, której pazury również są tu widoczne. Niedługo po tym musiało zostać zrobione to zdjęcie, kobieta dotykająca nogi Kikimory. Całkiem możliwe, że jest to Marilka, córka wójta Blaviken, ponieważ do niego właśnie w pierwszej kolejności Wiedźmin udał się po przybyciu do miasta. Tym razem z jeszcze bliższej odległości możemy się przyjrzeć wykonaniu potwora i naprawdę jestem strasznie zadowolony. Co prawda jedynym porównaniem w wypadku Kikimory jest wersja z naszego rodzimego serialu, która wyglądała mniej więcej tak, ale myślę, że nie ma co się silić na stawianie tych produkcji obok siebie. Nie te czasy i nie ten budżet. Z następnej fotografii Geralta w tawernie dowiadujemy się, że karczma z trailera jest jednak tą z Blaviken. Powiedziałbym, że dość klimatyczna, może trochę zbyt czysta i porządna w moim odczuciu, ale kto powiedział, że karczma w świecie wiedźmińskim to musi być od razu podła z Peluna. Geralt być może udał się do tej karczmy zaraz po przybyciu, albo też jest już po rozmowie ze Stregoborem i czeka na spotkanie z Renfri. Skoro już o czarowniku mowa, to z tego odcinka mamy również zdjęcie Larsa Mikkelsena jako Stregobora. Jeśli o niego chodzi, to jego książkowy opis jest dość zagmatwany, ale można go sprowadzić do kwintesencji, że wyglądał on dokładnie tak, jak powinien wyglądać czarodziej. Krzaczaste brwi i niezbyt zadbana broda i włosy. Ubiór może trochę zbyt elegancki, ale nie znamy dokładnego kontekstu, bo mimo tego, że może być to Stregobor już oczywiście w Blaviken, to równie dobrze może to być retrospekcja do czasów, gdy przebywał on na dworze krejdeńskim lub kowirskim, gdzie na uroczyste okazje mógł zmieniać odzienie. Przechodzimy już do sceny walki Geralt przed starciem z ludźmi Renfri. Jest to sceneria, którą wielokrotnie widzieliśmy w zapowiedziach i już dobrze wiadomo, że ten wątek znajdzie się w inaugurującym epizodzie, więc nie będę się tu zbytnio rozwodził. Kolejne fotografie kontynuują ten wątek. Strzelałbym, że w tym miejscu Geralt po raz kolejny jest przedstawiony zaraz przed walką z bandą Dzierzby lub Biały Wilk pokonał już zbirów i czeka na samą Renfri. Myślę, że następne zdjęcie nie jest wielkim zaskoczeniem, jak widać Geralt się doczekał i zapewne dojdzie do pojedynku pomiędzy tą dwójką. Na kolejnym ujęciu mamy wściekły tłum mieszkańców Blaviken. Również odcinek pierwszy, widać rzucane zapewne w Geralta kamienie, jest to więc sytuacja już po dokonanej rzezi. Coś, co może rzucać się w oczy, to oczywiste zróżnicowanie etniczne postaci w tłumie. Ale powiem krótko,
tak, jest to niezgodne z materiałem źródłowym Sapkowskiego, ale jest to produkcja Netflixa i każdego, kto ogląda seriale oryginalne na tej platformie regularnie, nie powinno to dziwić. Jeśli komuś to przeszkadza i to na tyle, że nie będzie w stanie cieszyć się innymi wybitnymi elementami serialu, to jak najbardziej niech nie ogląda, przymusu nie ma. To wszystko jeśli chodzi o pierwszy odcinek ze strony Geralta, czas na wątek cintryjski. Pierwsze zdjęcie z ulic miasta, gdzie przebrana Cirilla bawi się z chłopakami. Jest to motyw pojawiający się w książkach, gdyż nawet gdy Geralt przyjechał do Cintry 6 lat po zażądaniu prawa niespodzianki, to księżniczka bawi się w fosie wśród chłopców. Scenografia ta dość często się powtarza, zarówno w trailerze, jak i na zdjęciach. Sama w sobie nie jest zła, ale mam nadzieję, że zobaczymy w Cintrze trochę więcej domów, a nie same mury. Przechodzimy do zdjęcia Jodie May jako królowej Calanthe w odcinku pierwszym. Na razie potwierdza to tylko to, że jakiś wątek związany z Cintrą wystąpi na początku serialu. Następne fotografie powiedzą nam nieco więcej, a teraz skupmy się na samej lwicy. Tak jak na ogół nie mam większych zastrzeżeń, to wygląd królowej po prostu mi się nie podoba. Po pierwsze znacznie odbiega od oryginału, nie ma popielatych włosów ani zielonych oczu. Po drugie nie przypada mi do gustu kostium, który jakoś nie pasuje mi do Calanthe. Mam nadzieję, że scenariusz, reżyseria i sama gra aktorska poprawi nieco moje wrażenie już podczas oglądania serialu. Kostium królowej swoją drogą wygląda znacznie lepiej na kolejnym zdjęciu przedstawiającym Ciri, Calanthe, Aista i Myszowora podczas uczty w pierwszym odcinku. Ale zanim o tym, to o rany boskie, ile jeszcze wątków w tym pierwszym odcinku. W materiale o chronologii mówiłem, że w pierwszym odcinku będzie rzeź Cintry. O tym jeszcze zobaczymy sobie zdjęcia. Do tego mniejsze zło i ponadto jeszcze scena uczty na dworze cintryjskim. No dobra, miejmy nadzieję, że jakoś to wyjdzie, a wracając do samej fotografii, to wydaje się być to ta sama scena, którą widzimy na krótko w trailerze. Tak jak mówiłem, absencja Duniego i Pawetty oraz już nieco starsza Ciri świadczą o tym, że ma to miejsce zapewne po śmierci pary książęcej. Pytanie tylko, czy jest to na krótko po tym, czy też już bliżej rzezi miasta. Wracamy na ulicę do Sir Laszlo i innych cintryjskich rycerzy, w odcinku pierwszym oczywiście. Oprócz wręcz idealnie wykonanych pancerzy, dalej nie potrafię objąć rozumem tych nilfgaardzkich, to za mężczyznami widać tłum ludzi zmierzających do miasta. Całkiem możliwe więc, że ma to miejsce albo jeszcze przed bitwą o Marnadal i Cintryjczycy szukają schronienia w stolicy, a rycerze wyruszają do bitwy, lub też bitwa została już przegrana, a ludzie chcą się schronić przed nadciągającym Nilfgaardem. I skoro już jesteśmy przy temacie bitwy o Marnadal, to uraczono nas również kadrem króla Aista podczas tej właśnie bitwy. Ci, którzy czytali książki, wiedzą, że wyspiarz umiera właśnie w tej potyczce. Pozostaje pytanie, czy takie samo zakończenie jego historii zastosuje Loren Hissrich. Księżniczka Cirilla na kolejnym zdjęciu wydaje się być dość zmartwiona. Być może znajduje się ona w cintryjskim zamku, oczekując wieści o chociażby wyniku bitwy w Dolinie Marnadal. Tak jak mówiłem w odcinku o chronologii, zdjęcie potwierdzające obecność rzezi w odcinku numer 1. Ciri jest eskortowana z Cintry przez Sir Laszlo i Myszowora. Oprócz tego po raz kolejny widzimy Macieja Musiała i jak się okazuje rola, którą otrzymał on w tym serialu, nie jest aż taka drobna, jak mogłoby się wcześniej wydawać. Jeśli chodzi o scenografię, to widać niewiele, ale wygląda to obiecująco. Pamiętajmy, że tak jak wiele innych miast, Cintra to częściowo przebudowane elfie miasto, z którego starszy lud został wypchnięty przez ludzi, więc możemy oczekiwać momentami nawet bajkowego wyglądu, ale wszystko zależy od podejścia twórców. Akurat tutaj do kostiumów również nie mogę się doczepić, zbroja cintryjska, którą Laszlo nosi pod płaszczem, w przeciwieństwie do tej nilfgaardzkiej, wygląda naprawdę zacnie. W kwestii fabularnej zaś dowiadujemy się, że tak jak w książkach, zostanie podjęta próba wydostania Ciri z oblężonego miasta. Omówiłem już wszystkie fotografie z pierwszego odcinka, z którego notabene pochodzi większość udostępnionych grafik, ale zostało jeszcze kilka z innych epizodów. Zostaniemy póki co przy Cirilli. Jak widać, próba wydostania się z miasta zakończyła się zapewne przynajmniej częściowym sukcesem, bo księżniczka znajduje się poza murami miasta, żywa i w obozie uchodźców z Cintry. Na dodatek w tle widzimy cintryjskiego rycerza, więc możemy założyć, że przynajmniej na ten moment jest ona bezpieczna. Choć jak wiemy z trailera, obóz ten został później zaatakowany przez Nilfgaard. Jeśli ktoś nie widział analizy, to link również w prawym górnym rogu.
Następnie Ciri w zimowej scenerii, również z odcinka drugiego. Nie jestem jednak pewien, czy jest to już po ucieczce z obozu, czy jeszcze przed, także to zdjęcie akurat mówi nam stosunkowo niewiele. Kolejne zdjęcie wygląda tak, jakby Ciri spotkała kogoś podczas swojej ucieczki. Sceneria mogłaby sugerować, że jest to Brokilon, ale tak naprawdę może to też być jakikolwiek inny las. Istnieje szansa, że nasza księżniczka spotka kogoś jeszcze przed dotarciem do Brokilonu. Cintrę dzieli bowiem od niego może nie ogromna, ale na pewno znacząca odległość dla kogoś podróżującego na piechotę. Przechodzimy do odcinka trzeciego, do Geralta w zimie, zaraz przed konfrontacją ze Strzygą. Tutaj również znajdują potwierdzenie moje przewidywania z odcinka o tytułach i chronologii. Jeśli jeszcze się z nim nie zaznajomiliście, to serdecznie zachęcam, link w prawym górnym rogu. Fabuła odcinka trzeciego będzie bazować na wspomnianym już przeze mnie opowiadaniu pod tytułem Wiedźmin. Zobaczymy więc walkę i próbę odczarowania królewskiej córki. Muszę przyznać, że stare dworzyszcze widoczne na zdjęciu podoba mi się znacznie bardziej niż to z pierwszej części gry, czy też z popularnego cinematika. Tamte wersje nie wyglądały jak faktyczny pałac królewski, który został opuszczony i zdemolowany. Przypominały one coś, co już od początku było czymś rangę niżej niż królewska rezydencja, coś bardziej jak kasztel lub fort. Za to z tego, co widać na zdjęciu, te schody i pozostałości sprzed lat pozwalają odczuć, że kiedyś to miejsce naprawdę przedstawiało się elegancko, choć teraz oczywiście wygląda nieprzyjemnie i surowo. Jestem też ciekaw, czy światło wpadające przez zniszczony witraż to światło słoneczne, czy też odbijające się od księżyca. Jak wiemy, konfrontacja ze Strzygą miała miejsce po zachodzie słońca, więc może Geralt jest tutaj w drodze do pokoju, w którym przygotowywał się do walki i pił swoje wiedźmińskie eliksiry. Na chwilę zmieniamy wątek, bo mamy również możliwość zerknięcia na Istreda, rozmawiającego z Yennefer, również z trzeciego odcinka. Także jak widzimy w tym epizodzie, oprócz historii Strzygi będziemy również mieli okazję obejrzeć nieco backstory Yennefer. Z tego co widzę, to w tej scenie posiada ona jeszcze garb, więc jest jeszcze przed tą naprawą w cudzysłowie, której poddaje się dziewczęta po kilku pierwszych miesiącach w Aretuzie. Dodatkowa obserwacja, Istred wygląda dość blado, tak jakby był smutny albo przestraszony. Nie mam pomysłu dlaczego, ale będę o tym pamiętał, gdy już przyjdzie zobaczyć cały odcinek. Kolejne zdjęcie również zostało przypisane do odcinka trzeciego. Jestem jednak niemalże pewien, że doszło tutaj do jakiejś pomyłki lub też dezinformacji. A to z kilku powodów. Po pierwsze, zdjęcie Yennefer ochraniającej królową Kalis jest jakoby z odcinka trzeciego. Jednak kolejne zdjęcie kobiet, które wydaje się przedstawiać sytuację sprzed ataku na wóz, przedstawia je wewnątrz karety i bez śladów walki. I jest przypisane do odcinka czwartego. Wiem, że sam niejednokrotnie mówiłem, że serial będzie zapewne skakał w czasie, ale w tej sytuacji jest jeszcze jeden argument, mianowicie sama postać królowej Kalis jest przypisana tylko do odcinka czwartego, czyli Of Banquets, Bastards and Burials. Wnioskuję więc, że obie te fotografie pochodzą jednak z odcinka czwartego, tak samo jak kolejna przedstawiająca Yennefer na uczcie, na której widzieliśmy ją w towarzystwie króla Virfurila, która znowu jest przypisana do odcinka trzeciego, ale sam król pojawia się tylko w odcinku czwartym. Następne zdjęcia wydają się już być opisane właściwie. Mamy dwie fotografie Ani Chalotry w pustynnym klimacie, a więc jest to zapewne to samo miejsce, w którym widzimy ją w trailerze po raz kolejny razem z Kalis i dzieckiem. Naprawdę bardzo, bardzo chciałbym przemilczeć następną fotografię, bo niestety po zobaczeniu zbroi myślałem, że gorzej być nie może, ale hełm, przynajmniej pod tym kątem, sprawia, że cała stylizacja uderza o nowe dno. I to dokładnie w momencie, gdy już byłem całkowicie pogodzony z wyglądem pancerza. Miejmy nadzieję, że nie będzie to zakłócać odbioru w zbyt dużym stopniu. W każdym razie jest to oczywiście Emon Faren jako Kahir z odcinka czwartego. Być może po ucieczce z Cintry serialowy Kahir będzie jeszcze przez jakiś czas podążał śladami Ciri. Byłaby to kolejna zmiana względem książek, ale jak dla mnie całkiem logiczna. Skoro już jesteśmy w temacie Ciri, to mamy również jedno zdjęcie przedstawiające lwiątko z Cintry właśnie w odcinku czwartym. Widzimy Ciri idącą przez pustynię. Nasuwa mi się, że może to być wizja przyszłości, gdy dziecko niespodzianka wędruje przez pustynię Korat. Tam również mogłoby się pojawić owo magiczne drzewo, które na krótko widzieliśmy w zapowiedziach. Ale wybiegam tutaj znacznie w przyszłość, bo aż do czasu pogardy, więc nie ma pewności, w którym sezonie serialu zobaczymy już właściwe wydarzenie, a nie tylko wizję.
Zamykając odcinek czwarty, mamy jeszcze fotografię Geralta oraz cintryjskich strażników. Jest to oczywiście kadr z adaptacji opowiadania Kwestia Ceny o wydarzeniach z dnia 15 urodzin królewny Pawetty, a także Wiedźmina krzyżującego miecze Scalante. Jak wiemy, doszło między nimi do pewnych zgrzytów podczas tej uczty i choć jest to zmiana względem książek, to nie dziwi mnie, że lwica z Cintry chwyta za miecz, aby bronić własnych racji. Ostatnim już odcinkiem, z jakiego otrzymaliśmy zdjęcia, jest odcinek piąty. Mamy tutaj po raz kolejny dwa zdjęcia Yennefer. Pierwsze przedstawia po prostu czarodziejkę siedzącą przy stole. Naprawdę nie da się tutaj zbyt wiele powiedzieć. Może poza tym, że brakuje mi nieco bieli w jej czarnym stroju. Druga fotografia może i przedstawia trochę więcej, ale również nie daje nam dużo informacji. Przedstawiona jest Yen w czymś, co równie dobrze mogłoby być sklepem z klepsydrami. Dość dziwna lokalizacja i muszę przyznać, że nie kojarzy mi się absolutnie z niczym, przynajmniej na ten moment. I to już wszystko, jeśli chodzi o ten zestaw zdjęć. Dla mnie osobiście te małe dawki coraz bardziej znaczących informacji niesamowicie podsycają hype w oczekiwaniu na premierę. Jeśli chcecie sami w wolnej chwili przyjrzeć się im bliżej, to link do nich znajdziecie w opisie filmu, tak jak link do fanpage'a kanału na Facebooku, na który Was serdecznie zapraszam. Jeśli chcielibyście coś dodać bądź o coś zapytać, to czekam na Wasze komentarze, także te dotyczące jakości audio. Jeżeli podobał Wam się film, to zachęcam do zostawienia lajka, a gdybyście mieli ochotę obejrzeć więcej tego typu materiałów, to zapraszam do subskrypcji kanału. Mówił Arkin i do usłyszenia w kolejnym materiale.